Także siemandero wszyscy, po długiej przerwie wracam w końcu z vlogami. Myślę, że teraz będą już coraz częściej się pojawiały. Na pewno w kwietniu już będzie coraz więcej tych filmików. Raptor, jak widzicie, dalej jest. Nie sprzedaję, bo tam jakieś osoby twierdziły, że ja go sprzedałem, dlatego nie nagrywam. Nie, wszystko jest jak było. Dalej. Także lecimy, nie? Z kolejnym odcinkiem. O, dzisiaj taka fajna pogoda, no to wyjechałem quadem. A nie jeździłem już naprawdę bardzo długi czas. I teraz biorę się za fazera, bo sezon chyba już w sumie można powiedzieć, że powoli będzie ruszał. Także robię fazera. I na fazerku w tym roku prawdopodobnie będzie Albania robiona. W Polsce Mazury na pewno, Morze Polskie będę w tamte rejony też jechał, no i zobaczymy co dalej. Ale myślę, że taki w tym roku dam z siebie tyle, ile będę mógł. Także jeśli chodzi o sezon, to damy siebie dużo. Damy z siebie więcej niż zawsze. Także młodego zaraz wyprzedzę. Zobaczymy, co to za motor idzie. No i się kurzy jak zawsze to. No i to tyle chyba będzie w tym sezonku. A z Raptorkiem mówię, doinwestowujemy go jeszcze, bo to jeszcze takie plany grubsze będą. Nie wiem, czy przez wiochę się bujniemy, czy lecimy przez wiochę. Jak to mówią, trzeba korzystać. Dzisiaj pogoda jest, jutro może nie być. Także trzeba jeździć, nie? No i co? I teraz jeżdżę ogólnie z Grzesiem. Pojechałem w listopadzie z nim kupić YFZ450. Zajebisty sprzęcik. Zresztą nagramy wam filmik też, jak to wygląda. O, grilluje się. Lewa w górę, jak to mówią. Lewa w górę dla wszystkich. O kurde. Jakiegoś bączka jeszcze strzelimy. Może. I na drugą stronę. Standardowo. Kurde. Kurde, na tych oponach w ogóle jakoś tak lepiej się jeździ, ale powiem wam, ktoś tam mi pisał w komentarzu, że czekaj, co ja mam za opony, bo mi teraz głowy wyleciały. Nie Wandy, nie Maxisy, tylko czekajcie, się zatrzymię, bo kurczę, z głowy mi wyleciała nazwa. A faktycznie, chyba Bobek LTZ miał te opony. Co ja mam za opony? Duro, o właśnie, wyleciało mi z głowy Duro. I mówią tutaj ludzie, że niby kicz to jest. I faktycznie na początku, jak sobie je zacząłem chwalić,
że dobre są, to teraz już po takiej przerwie, no powiem wam, że no kurczę, tak schodzą teraz szybko, że to jest masakra, nie? To te Wandy były 100 razy lepsze. Także widzicie, dobrze tu jest ogólnie poczytać trochę, czytam jakieś komentarze od ludzi, a po prostu i zobaczyć, kto co jeździł, kto co testował, niż samemu się po prostu pakować w takie oponki. Także no następne będą maxisy, ja już nie będę po kosztach leciał, tak samo w motocyklu, wszystko zawsze z górnej półki, nie będę się bawił w jakieś tam konkretnie mamy się bawić, to ma być też konkretnie, a nie bez jakiegoś tam. Kurde, psa wystraszyłem. Ogólnie powinien jakieś ochraniacze chyba zakładać powoli, bo ja się za niedługo wypierdzielę na tym kładzie. Jeszcze trochę i to, bo ja już czasami mnie już podnosi tak ogólnie na boki. A ten kład jak jeździ, tak jeździ, trzeci rok bez remontu. W sumie to czwarty już leci sezon. No bo jak go kupiłem, to niby był remont zrobiony, także był, oleju nie bierze mi nic. Także jest zajebiście. O, ogólnie jeszcze w tym filmiku chciałem pozdrowić Black Opso, nie wiem czy go tam, kurczę, na pewno teraz tego wszyscy kojarzycie już. Spotkałem się z nim na targach we Wrocławiu, nagraliśmy razem filmik, hit czy ulep, ogólnie wybieram się do niego na majówkę, myślę, że tam coś podziałamy, także będzie git majonez, tak mi się przynajmniej wydaje i wspólnie coś zajebistego nagramy. Też ktoś rył wcześniej chyba. Dobra. Dzisiaj tylko tak po okolicy, nie chcę mi się świrować gdzieś tam. I tyle, nie? No. No. I wracamy z powrotem do pozdrowień. Będziemy pozdrawiali widzów, także wysyłacie mi w komentarzach, najlepiej piszcie pozdro, pozdro. I te osoby będę sobie najwyżej zapisywał. W kolejnym odcinku po prostu włączymy sobie YouTube'a i pozdrowię te osoby, które po prostu tam skomentują pod tym filmem. I wracamy. Myślę, że kolejny odcinek już będzie na pewno z Grzesiem. No i z Kamilem też jeżdżę razem, także w trójkę kład przeprawowy i kład sportowy. Myślę, że coś fajnego na pewno z tego będzie. O! I tutaj kurczę nie przejadę chyba, albo przejadę. Także stóweczką dzisiaj, a może 130, zobaczymy. Power off, Yamaha. Może ze 140. Nie no, nie przesadzajmy. 130 bez żadnych tych cyrków. Trochę się zakurzyło. Więc nie jest źle.
tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał i pierdolnijcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco.